Godziny dzielą nas od europejskich wyborów parlamentarnych. Polacy wskażą w nich przyszłych europosłów. Z uwagi na to, że póki co nie doszło do Brexitu, Polska ma do obsadzenia 51 mandatów. W powiecie suwalskim na głosujących czekać będzie 38 komisji wyborczych, w mieście natomiast będzie ich aż 37. Lokale wyborcze czynne będą w niedzielę w godzinach od 7 rano do 21. Warto pójść na wybory, ponieważ to jedyny sposób na to, by okręg utworzony z dwóch województw, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, miał swoich reprezentantów w Brukseli. Zasady podziału mandatów są znacząco różne od tych, które dotyczą polskiego parlamentu. Możliwa jest sytuacja, że przy marnej frekwencji i niewielkiej liczbie głosów na poszczególne listy czy nazwiska możemy swojego europosła po prostu nie mieć. Również odmiennie niż jest to przy wyborach do polskiego parlamentu czy samorządów, na wyniki trochę przyjdzie nam poczekać. Jak się dowiedzieliśmy, prawdopodobnie nie będą one znane przed wtorkiem. Co istotne, głodni wiedzy o wynikach cząstkowych też będą musieli poczekać na wywieszenie protokołów na drzwiach poszczególnych komisji. Zgodnie z komunikatem PKW, żadna z komisji obwodowych nie może upublicznić protokołu przed godziną 23. Wynika to z różnych stref czasowych obowiązujących na terenach państw członkowskich.